Na imię mam Felix i warto się uśmiechać dlatego, bo gdy się smucisz, to wtedy jest takie niemiłe uczucie, no i płacz też jest niemiły. Mam na imię Ula i sądzę, że ludzie się uśmiechają najczęściej, gdy się dobrze bawią. Mam na imię Vincent i warto tu się uśmiechać, żeby cieszyć się życiem. Mam na imię Zofia i sprawia mi radość to, jak spędzam czas z moją rodziną. Mam na imię Max, a uśmiecham się, jak coś dostaję. Mam na imię Lena i uwielbiam się uśmiechać, jak mama mi kupuje szlajchy. Mam na imię Łukasz i myślę, że ludzie się uśmiechają, kiedy jest im miło. Mam na imię Helena. Ostatni raz się śmiałam właściwie, kiedy moja siostra wysypała cały puder mojej mamy na ziemię. Mam na imię Laura i moim zdaniem ludzie się powinni uśmiechać, kiedy dostaną coś fajnego. Mam na imię Olek, a uśmiecham się wtedy, kiedy spotkam swoich kuzynów. Mam na imię Magda i najczęściej się uśmiecham wtedy, kiedy przyjeżdżam do mojej kuzynki. 10 lat temu dostałam ten order uśmiechu. I jest to order, z którego jestem najbardziej dumna. O innych odznaczeniach nie pamiętam, bo to order, który dały mi dzieci. Całe właściwie moje dorosłe życie było związane z młodzieżą i z dziećmi. I starałam się zawsze gdzieś nieść uśmiech. 10 lat temu dzieci napisały listy uwierzytelniające i najlepszym argumentem, żebym ten order dostała, była opowieść drugoklasistów, że druhna jest fajna, bo weszła po piłkę na drzewo, a była wtedy w spódnicy. Spódnica napisana niezgodnie z ortografią, ale zgodnie z uczuciami wdzięczności za tą piłkę. I myślę, że nadal próbuję. Od 5 lat jeżdżę też do Afryki i muszę przyznać, że właśnie na mój widok dzieci się śmieją. Myślę, że nie, niekoniecznie ze mnie, a raczej do mnie. Urodziłem się podobno bardzo, bardzo uśmiechnięty. I od lat jestem czcicielem pogodnego oblicza i od lat dzieci, które są zgromadzone wokół nas, też stały się czcicielami pogodnego oblicza, jakbyśmy z Elą zarażali tym naszym uśmiechem. A tak mówiąc bardziej poważnie, pedagogicznie, to trudno sobie wyobrazić szkołę dzieci dorosłych bez uśmiechu. I dlatego w programie mamy zapisane, że staramy się być pogodni, dowcipni, bo wychowanie to jest bardzo, bardzo ważne.